Od września 2016 roku rządy na Politechnice Wrocławskiej obejmie profesor dr habilitowany inżynier Cezary Madrias, dotychczasowy prorektor do spraw rozwoju. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, pan całe swoje dorosłe życie związał z Politechniką Wrocławską i można powiedzieć, że przeszedł pan tu wszystkie szczeble kariery naukowej. Od studenta do rektora. Rzeczywiście tak jest. Zacząłem kontakt w 1971 roku, kiedy to zdałem egzamin na ówczesny Wydział Budownictwa Lądowego. Jeszcze to nie był Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, tylko Wydział Budownictwa Lądowego. W 1976 roku ukończyłem ten wydział. Rozpocząłem studia doktoranckie. To były czasy rektora pana profesora Porębskiego i on uruchomił uczelnię. Nasza była pierwszą w Polsce studia doktoranckie. Ja byłem jednym z pierwszych roczników, który rozpoczął tę formę kształcenia. Także przebyłem na studiach doktoranckich niestety tylko 2 lata, ponieważ ówczesny mój szef, nieżyjący już profesor Jędrzej Kuczyński, odwołał mnie z tych studiów, gdyż nie miał kto prowadzić zajęć dydaktycznych, a studenci doktoranccy prowadzą mniej zajęć dydaktycznych niż pracownicy etatowi, zostałem zaangażowany na stanowisko starszego asystenta. Potem zrobiłem doktorat i wtedy był bardzo dobry zwyczaj, ponieważ po doktoracie skierowano mnie na 2-letnią praktykę na zewnątrz. Pracowałem w firmie budowlanej i dzięki temu mam pewne uprawnienia budowlane, w tej chwili również pewną praktykę budowlaną, taką rzeczywistą. Ale w tym czasie pracy również prowadziłem kilka godzin na Politechnice zajęć. Także to nie było zerwanie kontaktu z Politechniką, tylko taka była dualna praca. Do roku 1989 praktycznie rzecz biorąc pracowałem na stanowisku adiunkta. W 1989 roku, właśnie na przełomie lat 80. i 90. złożyłem już rozprawę habilitacyjną. Na początku lat 90. obroniłem tę rozprawę i to było o tyle konieczne, że dzięki temu utrzymał się unikatowy zakład inżynierii miejskiej. Bo warunek był wtedy postawiony taki, że zakład musi mieć samodzielnego pracownika naukowego, a po śmierci profesora Jędrzeja Kuczyńskiego nie było takiego pracownika. Także zostałem jak gdyby PO na pewien czas kierownikiem tego zakładu. Po zrobieniu habilitacji zostałem mianowany na kierownika Zakładu Inżynierii Miejskiej. Unikatowego w skali kraju zakładu. Po 10 latach mniej więcej od habilitacji uzyskałem tytuł naukowy i od 2003 roku jestem profesorem, już tytularnym. A potem oczywiście awansowałem na stanowisko, a to już jest tylko stanowisko profesora zwyczajnego. I to takie zawodowe. Natomiast do tego była jeszcze równoległa ścieżka awansu administracyjnego, bo bardzo wcześnie byłem zastępcą dyrektora Instytutu, jeszcze za życia świętej pamięci profesora Stypułkowskiego. Później byłem dyrektorem Instytutu, później byłem dziekanem Wydziału już wtedy Budownictwa, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, a następnie zostałem 8 lat temu powołany na funkcję prorektora do spraw rozwoju Politechniki Wrocławskiej, do której jestem do dnia dzisiejszego. No i ostatni szczebel na tej uczelni to 3 tygodnie temu zostałem wybrany do pełnienia funkcji godności rektora Politechniki Wrocławskiej, co stanie się 1 września, bo do 1 września, zgodnie z kalendarzem akademickim, funkcję rektora pełni pan profesor Tadeusz Więckowski. Na tej uczelni rzecz to jest rzadka, bo drugi w historii budowlaniec zostanie rektorem. Rzeczywiście tak się stało, że dotychczas tylko pan profesor Jan Kmita, zresztą wybitny mostowiec i powiedziałbym taki mentor ideowy. Bardzo dużo rozmów z nim przeprowadziłem, niestety zmarł w zeszłym roku już, w wieku 90 prawie 4 lat. Także bardzo wiele od niego się nauczyłem, jeżeli chodzi o spojrzenie na Politechnikę, nie to spojrzenie zawodowe, tylko to spojrzenie organizacyjne. To spojrzenie takie akademickie. On był jedynym rektorem, ale był za to rektorem 2 kadencji. To też jest istotne, który ze środowiska budowlanego się wywodził. Czego również panu życzymy. Ale wracając, panie profesorze, do pańskiego programu. Mam wrażenie, że
ta praktyka na początku studiów, praktyka zawodowa na zewnątrz uczelni spowodowała też to, jak Pan patrzy w tej chwili na uczelnię. Postanowił Pan zorganizować ośmiosemestralne studia inżynierskie z naciskiem na praktykę. To prawda, to prawda. To od razu powiem, że to nie jest zupełnie mój pomysł. Takie studia już realizują w Warszawie, na Wydziale Budownictwa. Przyglądałem się tam tym studiom. Uważam, że one funkcjonują lepiej niż u nas. I wydaje mi się, że te regulowane zawody, takie jak architektura, budownictwo, wydział elektryczny, czy inżynieria środowiska, gdzie potem są zdobywane uprawnienia, powinny takie studia mieć. I podczas tych studiów, tej praktyki powinno być zdecydowanie więcej niż w tej chwili jej mamy. Zresztą to jest też zgodne z kształceniem inżynierów w Europie i na świecie. I te 8 semestrów, które proponuję, które zresztą w kampanii wyborczej, jak prowadziłem rozmowy na wydziałach, spotkało się z dużą aprobatą, pozwoli na rozrzedzenie tego programu. My nie chcemy dokładać dodatkowych zajęć. My je chcemy rozciągnąć, tak mówiąc w cudzysłowie, na te 8 semestrów, gdzie ten ostatni semestr będzie poświęcony właśnie długiej praktyce z przemysłem, współpracą, no właśnie, bo związującym nacisk na współpracę z przemysłem i to powiedziałbym, chciałbym położyć duży nacisk na współpracę z przemysłem to regionalną. Tutaj Dolnośląski. Jestem po rozmowach, te rozmowy już od roku prowadzę, z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, z panem doktorem Zbigniewem Sebastianem między innymi. Bardzo dobrze te rozmowy przebiegają. Proszę pamiętać, że Dolnośląska Izba Gospodarcza to jest 400 podmiotów gospodarczych, tak około, prawda? I z tych 400 podmiotów gospodarczych przynajmniej 75% to są podmioty ściśle związane z kierunkami, które u nas są na Politechnice Wrocławskiej. A zatem to jest te miejsca, gdzie studenci nasi mogą odbywać praktyki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są nasze polskie firmy, nieraz nieduże, ale o ogromnym potencjale, powiedziałbym, takim intelektualnym, z doskonałymi technologiami, eksportujące swoje wyroby na cały świat. Także wysoko zaawansowane technologicznie firmy, ale może nie ogromne takie, liczące kilkuset czy kilka tysięcy pracowników. Natomiast chcące wchłonąć kilka czy kilkanaście osób na praktykę i chcące się zajmować tymi osobami w sposób taki bardzo dokładny, to znaczy zaangażować rzeczywiście do takich zadań, nawet płatne. Także korzyść absolutnie dwustronna. Dalej, te firmy już to zrobiły, są w stanie wygenerować, mówię zrobiły, bo już 15 chyba dyplomów w tej chwili jest tak realizowanych w Politechnice Wrocławskiej, że one potrafią wygenerować tematy prac inżynierskich, magisterskich, związanych z ich obszarem aktywności. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak, bo panowała przez jakiś czas opinia o tym, że jakby Politechnika pracuje nieco w oderwaniu od przemysłu. To znaczy, powiem w ten sposób, w oderwaniu od przemysłu to może nie do końca, bo zawsze z przemysłem współpracowaliśmy, ale ja uważam, że w zbyt małej skali. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Większość pracowników naszych zwróciła się w kierunku aplikowania o granty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCN, też Narodowe Centrum Nauki i to właściwie troszeczkę odsunęło z nas od przemysłu, bo tam co prawda jest bardzo trudno zdobyć pieniądze, ale są to pieniądze wtedy nieraz dużo większe niż takie bezpośrednie, w szczególności ze współpracy z małymi firmami wynikające. Niemniej te badania, one mają charakter bardzo mocno poznawczy, rozwijają bardzo mocno naukę, skutkują bardzo dużą liczbą patentów, ale często są to patenty, na które nie ma zapotrzebowania. One być może będą kiedyś miały zapotrzebowanie, wyprzedzająco jak gdyby często są te patenty robione. I Politechnika to jest bezwzględnym liderem w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę patentów, natomiast jeżeli popatrzymy na liczbę wdrożeń, to już jest gorzej. Natomiast ja myślę, bo to jest taka, powiedziałbym, polityka patentów podażowa. My mamy dużą podaż patentowych rozwiązań. Natomiast ja bym chciał odwrócić to, nie wiem czy się uda, ale mam nadzieję, przynajmniej w jakiejś części, żeby to były te patenty popytowe. To znaczy, żeby właśnie z firmy było zapotrzebowanie tak, wychodziła zapotrzebowanie na jakieś rozwiązanie,
który należy potem opatentować, wdrożyć i z tego dopiero są pieniądze i dla wdrażającego, i dla nas jako twórcy tego rozwiązania. I właśnie tutaj widzę dużą szansę współpracy, że na styku współpracy właśnie z tymi naszymi przedsiębiorcami, którzy chcą być konkurencyjni na rynku światowym, te patenty będą tworzone. Postanowił też Pan na uczelni tutaj skrócić ścieżkę kariery. To znaczy może nie tyle skrócić ścieżkę kariery. Chcę takie dwa elementy wprowadzić. Znaczy przede wszystkim chcę postawić na młodych w tym sensie, że chcę namówić moich kolegów profesorów na przykład, żeby pracami doktorskimi obarczali przede wszystkim młodych doktorów habilitowanych, żeby przyspieszyć ich awans, żeby zmusić ich do zmobilizować do działania, chociaż one są bardzo często skorzy do takiego działania, a doktoranci z kolei bardzo często wybierają na promotora doświadczonego, a w szczególności znanego profesora, licząc na to, że przy nim będzie łatwiej zrobić doktorat, no bo to jest osoba znana, ogólnie uznana. To jest bardzo dobra droga, ale lepszą drogą dla uczelni jest, jeżeli młodzi ludzie zajmują się doktoratami, bo ci starsi panowie profesorowie, których wcześniej zaliczam, nie potrzebują już dla swojego awansu czy swojej kariery zawodowej doktorów. W każdym razie w dużej liczbie. Żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością, można mieć jednego doktoranta, góra dwóch, ale nie potrzeba mieć trzech, czterech czy pięciu. Natomiast tym młodym ludziom to jest potrzebne. To jest jedna rzecz. Taka techniczna, powiedziałbym. No, chcę również stworzyć taką sytuację, w której to już się dzieje, ale w niedostatecznym stopniu, w której już studenci ci zdolni szkół naukowych współpracują w projektach badawczych. I to zarówno z tych właśnie finansowane przez NCBR czy NCN, ale także z tych przemysłowych, żeby z tych współpracujących studentów rekrutować później ludzi rzeczywiście, którzy chcą pracować w nauce. Bo proszę pamiętać, że aby osiągnąć sukces w nauce, to niestety troszeczkę trzeba być takim człowiekiem, który po prostu chce to zrobić z głębi siebie. Bo tutaj nigdy nie ma tak dużych środków, jak gdzieś w przemyśle finansowych, do których można dojść, znaczy takich zarobków. No oczywiście w pewnym wieku osiąga się zupełnie przyzwoite zarobki, natomiast one i tak są nieporównywalnie mniejsze, załóżmy na rynku, w karierze, w dużych koncernach czy w jakichś dużych korporacjach. Więc trzeba to chcieć robić. I proszę mi wierzyć, że wśród młodych ludzi jest dużo osób, które chcą to robić, tylko te osoby trzeba wyłowić i jak najwcześniej trzeba je wyłowić. Bo to jest to skrócenie właśnie ścieżki kariery naukowej. A też taką zachętą, którą tutaj w programie wyborczym powiedziałem, to jest taka zachęta, że po habilitacji my awansowaliśmy, albo pozostawialiśmy, albo awansowaliśmy, zazwyczaj pozostawialiśmy młodego człowieka na stanowisku adiunkta. To było trochę takie frustrujące, bo on musiał potem tam nagromadzić, znowu ten młody człowiek jakiś dorobek, no, żeby powołać go na stanowisko profesora nadzwyczajnego, tak, czyli tego profesora, jak my mówimy potocznie, jak pani powiedziała, pani redaktor, uczelnianego. Ja chcę to odwrócić, a mianowicie taki kredyt pewien dać młodemu człowiekowi po habilitacji, żeby on natychmiast był mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, ale na okres tylko 5 lat, tak jak teraz. Czyli już jest tym profesorem, ale żeby na nim się utrzymać, na tym stanowisku, no to musi wykazywać aktywność naukowo-badawczą i dydaktyczną. To jest bardziej nawet mobilizująca niż odwrotna sytuacja, bo bardzo nikt nie lubi tracić pozycji, którą już ma, prawda? Więc jak już jestem profesorem, to zrobię wszystko, żeby po 5 latach ewentualnie jeszcze mu ją przedłużyć następne 5 lat i dać mu ten okres na zrobienie tytułu po prostu. Także to też takie dlatego prestiżowe, bo ja sam pamiętam, jak ja zrobiłem habilitację. Oczywiście byłem przez 5 lat adiunktem. Nie chodziło mi wtedy o to, żeby mnie tytułowano tam, czy panie profesorze. Natomiast nawet studenci się czuli niezręcznie, bo nie wiedzieli, jak się do mnie zwracać. Tak, czy panie doktorze, czy panie doktorze habilitowany, coś jest długo. No i to chodzi po prostu nawet o taką zwykłą ludzką sprawę. Panie profesorze, obiecał pan też studentom remonty akademików, baseny, ale ja chciałam zapytać o inną rzecz. Czy pan pamięta tę uczelnię ze swojego okresu studiów? Czy ona, jak ona wtedy funkcjonowała? Czy jest bardzo duża różnica? Mówi się często o młodzieży, o studentach, że mają taką, powiedzmy, postawę roszczeniową bardziej współcześnie. Czy tak jest w istocie? Jak pan to widzi?
To była zupełnie inna uczelnia, ale ja miałem też szczęście studiowania w okresie, gdy uczelnia się rozwijała. Bo pierwszą osobą, pierwszym rektorem, który naprawdę rozbudował uczelnię i otworzył ją na świat, to był właśnie pan profesor Tadeusz Poremski. On swoje możliwości, związane zresztą z działalnością polityczną, o którym wszyscy wiemy, wykorzystał dla uczelni, to trzeba powiedzieć. Wykorzystał dla rozwoju uczelni. On otworzył tą uczelnię na świat, co wtedy było bardzo trudne, proszę pamiętać, to były zupełnie inne czasy, i zaczął ją rozbudowywać. Większość z tych budynków, które tutaj stoi w kampusie, to są budynki z tamtych czasów. Oczywiście myśmy je w tej chwili wszystkie zrewitalizowali, odnowili, przebudowali, bo to były inne technologie, one były straszyły, ale w tamtym czasie były nowoczesne i w tamtym czasie uczelnia się otworzyła. Natomiast jeżeli chodzi o studenta, no i teraz profesor Tadeusz Więckowski był drugim takim rektorem, ja sądzę, że długo takiego rektora nie będzie, który znowu tak mocno, powiedziałbym, odbudował czy rozbudował tą infrastrukturę techniczną. No jest imponujące, trzeba tak, prawda, Politechniki. Ja sądzę, że to jest co najmniej za 20 lat pojawi się taki rektor, który będzie jeszcze raz taką szansę, trzecią z kolei. No panie profesorze, będzie miał teraz już podstawę, będzie pan Ja będę doskonalił wnętrza, naukę wnętrza, badania, natomiast profesor właśnie rozwinął to bardzo mocno, mam na myśli profesora Więckowskiego, w zakresie tej infrastruktury technicznej. W tym oczywiście budowlany, ja państwo na pewno zgodzicie się, kampus pięknie jest jednym z najładniejszych kampusów. Proszę pamiętać, że według oceny jakiegoś tam angielskiego biura jesteśmy 15 najładniejszym kampusem na świecie. Też byliśmy zaskoczeni tą oceną, tak, że jesteśmy z tego dumni. Jeszcze nie było nabrzeża, tak, jak nabrzeża otworzymy, będziemy jeszcze ładniejsi. Natomiast jeżeli chodzi o studentów, to były zupełnie inne czasy. Po pierwsze było nas mniej, po drugie, jak ja studiowałem, to było około 12 tysięcy studentów, w tej chwili jest 35 tysięcy. Więc już sama ze skali liczbowej wynika to, że byli inni studenci. Studenci byli na pewno bardziej elitarni, bo myśmy wszyscy zdawali egzaminy wstępne. To były trudne egzaminy i dostanie się na Politechnikę było czymś trudnym. I z tego już wynikał pewien na starcie poziom wyższy niż jest poziom niż teraz. Dlatego, że dostawali się tacy ludzie, którzy znali dobrze przedmioty ścisłe, były trudne egzaminy z matematyki, z fizyki. To pierwsza sprawa. Druga sprawa była taka, że to był zupełnie inny student, dlatego że myśmy w ogromnej dyscyplinie studiowali. Pan profesor Poremski był znany z tego, już poza tym, o czym mówiłem, że rozbudował Politechnikę, że wprowadzał takie regulaminy. Te regulaminy to one co roku się zmieniały, tak jak zeszycik profesora Poremskiego i co roku był nowy, raz, dwa razy w roku. Nas to dyscyplinowało. Myśmy mieli zajęcia zawsze w bloku, po 6 godzin dziennie, włącznie z sobotą, bo sobot wtedy wolnych nie było, od 8 czy tam 7.30 tam do 13, albo wieczorem od 15 do 21. I nie było takiego rozproszenia, nie było żadnego wyboru prowadzących, zapisywania się na kursy. Mówiąc tak po studencku, nie było żadnego luzu. Myśmy szli na zajęcia jak w wojsku. Rano należało przyjść tak. Oczywiście sprawdzana była obecność, nie było żadnego przesuwania egzaminów. Sesja kończyła się i w sesji wszystko należało zaliczyć, bo jeżeli się nie zaliczyło wszystkiego, czy nie zamknęło się, to szło się na urlop dziekański. No w tej chwili studenci przekładają sobie na piąty rok egzamin z pierwszego roku. Tylko te rygory tak zwane, które są wymagane do kontynuowania jakichś kursów, zaliczają. I potem jest bardzo taki, mamy też często taki efekt, że student chce przystąpić do dyplomu, a z pierwszego roku nie ma jakiegoś takiego przedmiotu zaliczonego, który zasadzie może nawet zapomniał, że był, ale musi go zaliczyć. Gdzieś tam szuka wykładowcy, jakieś kursy uzupełniające i tak dalej. Także to jest zupełnie inny model studiowania. Trudno mi powiedzieć, czy lepszy, czy gorszy. No, nie byliśmy też oczywiście tak roszczeniowi, jak te studenci są. To niewątpliwie studenci są roszczeniowi i to nie nasi studenci, w całej Polsce tacy są studenci. No, może dlatego też, że jest więcej możliwości, więcej pieniędzy, więcej środków. To nie ulega żadnej wątpliwości, że jest pod tym względem lepiej. Więc jak są takie pieniądze, jak są takie możliwości, to studenci chcą to wykorzystać w maksymalnym stopniu. Panie profesorze, czy przed tym kolejnym krokiem w swojej karierze wybiera się pan na jakieś specjalne wakacje? Na specjalne to może nie, dlatego że to jednak nie jest tak, jak mi kiedyś jeden z byłych rektorów powiedział, cytuję Czarek, najlepszy okres w twoim życiu to będzie, jak będziesz rektorem elektem, bo już będziesz miał teoretyczną władzę, żadnej odpowiedzialności, dużo czasu. Po pierwsze, władzy teoretycznej nie mam, odpowiedzialność już jest, a czasu jest coraz mniej.
Bo jako lektor ELEK zapraszany jestem w takim miejscu, w którym dotychczas nie byłem zapraszany. Tam już powinienem być ze względu na zmianę kadencji, nowe wybory, nowy władz w różnych organizacjach, już muszę uczestniczyć. Czyli tego czasu dużo nie ma i ten czas również niestety wchodzi na okres wakacyjny, taki zajęty czas. Ale na pewno się wybiorę tradycyjnie. Chcę pojechać w tym roku ponurkować do Chorwacji, bo to jest moja taka słaba strona i na to od 3 lat nie miałem czasu, a to na tydzień tylko. Natomiast będę z całą rodziną, włącznie z wnuczką, z rodzicami wnuczki, z żoną pojedziemy sobie do Włoch, bo najlepiej lubię Włochy i tam będziemy gdzieś co najmniej 2 tygodnie przebywali na południu Włoch. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę realizacji wszystkich zamierzeń tutaj na uczelni i wspaniałych wakacji. Dziękuję bardzo Pani, dziękuję Państwu.